Dobra, testujemy. Collision Course, moi drodzy. Co to za gra? Tu coś powinno być. Dobra, tu mamy jakieś okulary. Ubrałem je. I co te okulary dają? Dobra, mamy jakieś rzeczy. Co to jest? To jest headlight. Na E się włącza. No dobra, mamy latarkę. Co dalej? Coś mamy w ręku. Mogę je upuścić. No dobra, upuściłem okulary. Czy naprawdę je upuściłem i ich teraz nie mam? Gro, nie rób mi tego. Czy nie umiesz pływać, gościu? Zanurkuj po to. Ej, ja mam coś w ręku. Czekajcie, ja je mam w ręku jakby. Jakie to jest głupie. Dobra, mam je. Mam już okulary. I tam jest jeszcze jakaś taka... Bla, 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 bla. Bioskaner. Dobra, myślę, że to nie było takie ważne. Dinozaury słychać jakieś. Musimy źródło wody znaleźć. Dobra, płyniemy. Płyniemy do wulkanu. Mam nadzieję, że jakiś kurde dinozaur wodny mnie nie złapie. To jest... Mamy przeżyć tutaj, znaleźć jakąś wodę czystą. Idziemy zobaczyć wulkan. Tu są jakieś dinozaury. Udźwiękowienie tej gry jest naprawdę na najwyższym poziomie, powiem wam. O, o. Boję się odwrócić. O, skurwa! Uciekać! Uciekać! Dobra. Tu coś możemy znaleźć. Wieje. Tam coś jest? To jest palma, czy co to jest? Żeby mnie dinozaury nie słyszały. Co to jest? Szalona kolba. To są jakieś palmy dziwne. Dobra, idziemy dalej. Tu jest jakiś patyk. O, jaki skok! I złamałem nogę chyba. Gdzie może być źródło pitnej wody czystej? No, na pewno tutaj. Przy wulkanie. Dinozaury do wulkanu się nie będą zbliżały. A tu się wszystko pali. To ja idę do wulkanu. To jest jakaś jaskinia? Nie. Dobra. Musimy się tam wdrapać. Co tak się wspinasz? O! Gorąco! Za gorąco! Palę się! Do wody, szybko do wody! Do wody uciekamy! Dobra, tutaj musimy uważać na dinozaury jakieś.
szybko. Znowu bębny walą. Bum, 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 bum. Od razu lepiej. Tylko chyba mam mało życia. Dobra. To idziemy. Uwaga. Skoczymy tu do wody. Chodźcie, przeskoczymy. Może krokodyla nie będzie żadnego. O! Kurde, nie mogę wskoczyć. Dobra, ostudzimy się trochę. Bit bije dalej. Dobra. Cicho. Idziemy do dyżonaurów. Ale jak ja mam... Muszę uważać, bo tu są jakieś różne zwierzęta. Znaczy, grafika jest ładna, bo ten silnik jest spoko, tylko problem polega na tym, że na streamie to okropnie wygląda pewnie, bo jest za dużo tych liści. No jak stanę w miejscu, to jeszcze to w miarę wygląda, nie? Ale jak zacznę biec, to niestety zbyt dużo jest tej trawy i tak dalej, żeby... Dobra, tam coś znalazłem. O, jakieś skrzypy leśne tu są. Słyszę dinozaury, tam były po lewej stronie. Może bym znalazł coś, jakąś broń? Wejdziemy sobie pod górkę. Mam! Widzicie go? Jak się nazywa ten dinozaur? Z takimi, kurde... na grzbiecie. Ostrymi wypustkami. Kiedyś to ja znałem nazwy dinozaurów. Stegozaur? Nie. Stegozaur, widzicie? Pamiętam. Grzbietozaur. Dajcie. Jestem na jakiejś górce. Skąd to? Dobra, tutaj nie ma nic. Musimy znaleźć może coś w końcu jak... Czy to jest gra tylko w której ja chodzę? No chyba się nie zabije, nie? No nie zabiłem się. Ale było blisko. Nie umiałem przeskoczyć. O kurde, abym się przestraszył tego drzewa.
Patrzcie, tu jest cel gry. Survive by finding clean water sources and scavenging sheep derbies. No to super. Co to za dźwięk? Jestem trawą. Dobra. Najgorsze są te małe takie, kurde, raptorki. Takie, wiecie, też Jurassic Parku takie, nie? Te małe na dwóch łapach, co latały. Bo one, kurde, ci wszędzie wskoczą. No, ja będę pić musiał za niedługo. W wodzie uważaj na na plejozaura. Dobra. Co to kurwa? Wulkan? Halo? Co to? What the fuck? What the fuck? Duszę się! Wulkan! Do wody! Gdzie ja wyrzuciłem mój patyk? Wulkan wydupił chyba. No i wywaliłem gdzieś patyk. No nie, no ta gra jest... Znowu się zacięła, no jak ja mam w to grać? Już się wkręcałem, już mi się podobało, no. No. Kuźwa, serio. Znowu się zacięła. Dobra, ostatni raz to odpalę. No to jest alfa, tak. To jest jakaś... Albo to jest jakiś early access, czy co? Odpalę jeszcze raz. Ale to już ostatni. Dam ją... Ostatnią szansę daję tej grze. Za słaby komputer. No, na pewno za słaby.
Bo to do takich gier to trzeba mieć komputer taki za 50 tysięcy złotych. No i patrzcie. No i znowu jesteśmy w tym miejscu, gdzie byliśmy. Mamy to i to. Ale ja bym chciał wiedzieć, co to jest. To, co zebrałem, to, co mam w ręce. Mogę to upuścić? Co to jest? Czemu tym rzucam? Jak jakaś strzykawa to wygląda. No, ale ja nie chcę tej broni. Ja... Co to jest w ogóle? Ja chcę to wyrzucić, żeby tego... Żeby to było w backpacku, ale żebym tego nie miał w ręce. No nie wiem, widocznie to muszę mieć w ręce, no. Bo przez to nie mogę przybliżać sobie kamery. Usłyszał mnie dinozaur? Miecz świetlny. Dobra. Idę powolutku. Słyszę dinozaura. Dijonaura słyszę. O, mamy jakiś przedmiot. Co to jest? Czemu nie mogę do tego do... Czemu nie mogę tego podnieść? Mogę, mam kamień. No ale mam albo kamień, albo to? Co to za upośledzony człowiek? I rzucam kamieniem, który leci w kosmos. Jakiś krokodyl mnie zaraz wdupi. Sprawdź w opcjach, jak się schować. Sprint i space jump. Flashlight, kubio, scanner. Alt, po, silent, preloop. Alt. No chyba nie. Left mouse. No nie ma nic ciekawego. Głupie. Ta gra jest upośledzona. Nie boję się was, dinozaury. Nie boję się. Co to jest? Tekstura niezaładowana dobrze.
F. Trzymać F. Użyłem. Mam tutaj. Steam Pack. Provides an immediate stamina boost. No dobra. O, to zdecydowanie nie była świeża woda. Napiłem się wody, ale to nie była ta woda. Właśnie mnie wdupił dinozaur jakiś. Nie, ja zemdlałem. A nie. Jednak mnie wdupił. Nie słychać było w ogóle tego dinozaura. Gdzie ja jestem? Czemu znowu jestem w tym samym miejscu? O co chodzi? Po prostu... No sorry, no. Sorry, ta gra, no niestety. W tym momencie ta gra jest gównem. I... Żeby wam to udowodnić, biegnę przez środek, żeby znaleźć jakiegoś wielkiego dinozaura. Bo ona jest niby w Alfie, czy w Early Access, no ale... Wiesz, tu się nie da nic zrobić. Jedyny przedmiot, jaki znalazłem, to był patyk i kamień. Biegnę, YOLO. No. Tam wrzeszczy, to tam idę. Ja chcę do wielkiego dinozaura. Ja muszę wam pokazać wielkiego dinozaura na koniec. Jak będziesz bił w drzewo, to będziesz mógł coś skraftować. Ciekawe, czym mam bić w drzewo. Ręką? Zresztą przecież ona mi zaraz skraszuje, więc... Musimy się śpieszyć. Patrzcie, mamy drzewo, nie? Podchodzimy pod drzewo. Latarką mam bić? Przycisk... O! Jak ten przycisk działa? Gdzie on jest? Aha. Tak się bije. Czy ja mogę dinozaura na solówę wziąć? Super. Nie mogę wszystkich kamieni podnosić, tylko niektóre. Więc to też sprawia, że ta gra jest zdupiona. Nie boję się was, dinozaury. Możecie przychodzić tutaj wszystkie naraz. O! Wieje! Coś się będzie działo. Wysoko jestem. Ja chcę iść jeszcze wyżej. Broda, ta gra jest do wyrzucenia, do śmietnika, wiesz? Zaraz wam coś powiem o tej grze więcej, jak wejdę na szczyt.
Aha, nie da się wejść wyżej? Da się. Uwaga, idziemy. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Jeszcze wyżej musisz. Wejdziemy na szczyt świata w tej grze. Siema, jestem alpinistą, siema Czarek. No, w końcu jestem alpinistą prawdziwym. Testujemy gry, w które prawdopodobnie już nigdy nie zagramy, bo aktualnie ona nie pozwala nam czegokolwiek tutaj dostrzec poza ogólnym byciem słabą grą. Ale czekajcie, tu jest jakaś roślina, może to możemy podnieść. To jest, słuchajcie, gra, w której teoretycznie chodzi o to, aby przed dinozaurami spieprzać i żeby przetrwać. Ale no nie widzę sensu. Jest wulkan, ten wulkan jak... A jestem ciekaw, czy jakbym skoczył, czy bym się zabił, co? No nie widzę dinozaurów. Nie renderuje się tak fajnie. A jedyne opcje graficzne, które mamy, to rozdzielczość, full screen i very high. Stereo 3D settings. Aż się boję klikać, bo mi może, kurde, bezpieczniki w domu wywalić. No dobra, no to YOLO, no. Chyba mi guma w majtkach strzeliła. Takie dźwięki były. No i tyle, no. Ja nie mam co tutaj gadać na temat tej gry na razie więcej, bo... Tu coś jest, czekajcie. O! Moi drodzy, przedmiot jakiś. Apteczka. Niesamowite. Cóż za różnorodność przedmiotów. A jeszcze tu bym te okulary sobie podniósł, ale już ich chyba tutaj nie ma. Wiecie? Dobra, robimy ostatni test w tej... Ja chcę znaleźć wodnego dinozaura. Dobra, ja chcę wodnego dinozaura, żeby mnie zjadł. Bo jak nie ma... Jak się nazywają wodne dinozaury? Zna ktoś? Takie potwory z Loch Ness. O! Bo jak nie istnieje wodny dinozaur, to znaczy, że ta gra jest słaba. Dźwiękowienie też jest na wysokim poziomie, to mi się podoba. Prawdopodobnie to w własnej wannie tam nagrywali, w łazience. Nie, do wulkanu nie pójdę, bo w wulkanie od razu się... Nawet nie doszedłem do wulkanu, to się spaliłem. Jak za... Halo, dinozaury... Gdzie są dinozaury? Tutaj, na tej wyspie będą dinozaury, czuję to. No przecież już ja go nęcę na im... O! O! Ryby elektryczne! To jest niezgodne z historią! Przecież jeszcze nie żył wtedy. Nie żył. Nie było elektryczności, to jest nie fair. Oszukują! Oszukują! Nie ma elektryczności. Moi drodzy, tam do zwarcia powinno dojść. Węgorze, kurde, elektryczne. Czyli dobra, już. Ale to jest nie fair, moi drodzy, to jest niezgodne z historią. To nie, że energia była zawsze, tylko gdzie one były ładowane, jak nie było portów USB jeszcze wtedy.
To gdzie się one ładowały? Te ryby. Powiedzcie mi. To jest... Nie było, no na powerbanku jechały. Przecież to jest nie fair. Oszukują, naginają wydarzenia historyczne. Bąkol, wodna jaszczurka za czasów dinozaurów to mezozozaur. Edison się jeszcze nie urodził, dokładnie. Tarło odpierdzielały i się ładowały. Idziemy dalej. Dynamo, Bąkol, dynamo. No, dynamo to ja znam kijów. I jeszcze moje, na moim składaku starym było dynamo. Co jak, kurde, zaszpanowałem. Jak elegancko się świeci lampka. To dopiero było. Ale gdzie one mają te dynamo, Czarek? Czy one je mają schowane gdzieś tam pod łuskami? Takie duże skrzela mają, jak plecaki działają, że sobie tam wrzucają. Halo, dinozaur. Dobra, idziemy. To są jakieś takie wielkie skrzypy, co? Mówiła kiedyś pani w szkole, że były takie ogromne. Co to jest? Apteczka. Znowu wulkan. Wulkan. Co? Łapać za apteczkę! Łap apteczkę! Halo! Woda jakaś! Czekajcie, wodę słyszę! Czekajcie, czekajcie, tutaj wodę było słychać. Jest strumyk! Napijmy się! Napij się wody, to jest na pewno to źródło dobrej wody. Bo ja mam zadanie Survive by finding clean water sources. No to jest źródło wody. To jest tu. Co się stało? Masz zatwardzenie go, mój gościu? No, moi drodzy. Jesteśmy blisko. Dobra, idziemy do źródła. Wystrzeliło, to może, moi drodzy, strumień wystrzelił. To nie wulkan. To właśnie tutaj. Ciemno jest tutaj. Dobra. Wow! Co się stało? Patrzcie, coś rakieta poszła w powietrze. To meteor. Moi drodzy, meteor. Jerona. Gdzie Niemcy strzelają? No ale... To jest źródło wody, no czekajcie chwilę. Jest źródło. Napijmy się. Dobra, znalazłem czy nie? Dobra. Pij. Dobra, i to jest dobra woda. Co ja dalej muszę robić? Muszę, kurde, się bronić przed dinozaurami. Tylko to nie był cel. To był tips. Tak zwany.
taki tip jeden. Jak to jest z meteorem? Meteor jest... Czekajcie, meteor jest... mówi się na to coś, meteor, w momencie kiedy jeszcze leci, tak? Jest tam w kosmosie. A jak spadnie, to jest meteoryt, tak? Meteoryt to spadnięty. Co to jest? Coś tu znalazłem. Czekajcie, coś tu mam, ale... No nie wiem, coś tu było. I już nie ma. Ta gra w pewnym momencie może skraszować, bo niestety już dwa razy mi skraszowała dzisiaj. Znaczy, szczerze mówiąc, to gram w nią tylko dlatego, że no, dopiero co wyszła tam w Early Access. Jestem ciekaw, co ona jest w stanie tutaj zaprezentować. Pewnie normalnie, gdybym już tą grę wcześniej widział, to bym ją wyłączył już. Ale jeszcze tak myślę, czy ona mnie zaskoczy jakoś. No na razie... A, no i to jest pomieszanie, bo tutaj są czasy jakieś prehistoryczne, mamy dinozaury, ale mamy oczywiście, no cóż, mamy człowieka, który chodzi, są apteczki, to jest takie powiązanie, wiecie, przyszłość z przeszłością, no, nie wiem, no... Gdyby to szło jakoś fabularnie jeszcze tutaj okiełznać, ale takich, że... Uuu! Mamy dinozaura, czekajcie! To jest stegozaur, mówiliście. Mówiliście, że to jest stegozaur. Zobaczmy więc, czy on jest mięsożerny. Idziemy po dinozaura. Albo po dinozaura. No ja nie wiem, jak on tam wlazł. Będziemy go obserwować. Nie wydawaj dźwięków. To jest górski stegozaur. To są jak kozice górskie. Moi drodzy. Widzisz mnie? Czy nie? Dziwny ten jeż. Takie jeże kiedyś były? Ej, co ty głowę chowasz? Co ty, struś jesteś? Ty, patrzcie. Głowę schował. A tak naprawdę to po prostu jest spieprzone, spieprzona tutaj... Uuu! Następny idzie. Gościu, pomógłbyś mi? Bo te małe mnie chcą zaatakować. Gościu! Steguś! Te małe będą chciały mnie bić. On mnie ogonem może strzelić. Patrzcie, tam są te paskudne, one mnie mogą zaatakować. Dam im sygnały. Alfabetem Downa. On na światło reaguje. Idziesz za mną?
O kurwa, nie! Uciekać! Ten mały się wydarł. Idzie tam ten mały, widzicie go? Kurde, a jakbym go bił? Ty, ja bym w nim walkę wszedł. Ja bym go na pyrkę wziął, czekajcie. A może on by mnie obronił? Chodź. Chodź, 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 się bijemy, chodź! Bijcie się, bijcie się! Bijcie się! Tak, biją się! Jest walka, nawiązana walka. O, coś leci. Co to jest? Ty, porobił go! Porobił go, wariat! Kurde. Co to jest? Kamień. Jak ja mogę coś tutaj zrobić z tym? Ja mogę go uderzyć. O fuck! Worek treningowy! Dawaj go! Dawaj go! Zmęczyłem się. Zmęczyłem się. Dawaj go! Co się patrzysz? Kurde. Dobra. Nie mogę nic z nim zrobić w sumie. Biedny Dishonaur. O! Kamień w pupie. Śmieszne, nie? Nie mam noża. Gdybym miał nóż, to pewnie bym mógł coś z nim zrobić. Dobra, idziemy dalej. Ty, ja bym tego sprowokował dużego. A nie ma tu tych takich ogromnych, jak się nazywały te takie roślinożerne z długimi szyjami, te takie największe. Brontozaury. Są nawet tutaj pistolety, mówicie. Elo, Benz. No, tu brzmi. To jest taki rejon, wam powiem. W sam raz na jakiegoś konkretnego dinozaura. To wam mogę powiedzieć. No, tu się aż prosi, żeby nas jakiś prehistoryczny pająk zjadł. Mi się to skojarzyło teraz, może ktoś WoWa kiedyś grał. Taka kraina koło Stone Talon. Nie, w Stone Talon jest takie wypalone i tu harpie się polowało. Mnóstwo harpii było chyba. Dobrze mówię, w Stone Talon? Tak, w Stone Talonie. I tam były harpie i to było takie miejsce. Obok wioski niedaleko. Przeklęty las Hotbita. Fake gra, dinozaury mają pióra. O! A to jest kamień. Powiem wam, jestem w szoku, nie?
Gra tak upośledzona, a coś jednak ma w sobie, że chce iść sprawdzić dalej. Że chce kolejnego dinozaura. Na przykład fajnym achievementem by było to, że przy odkryciu każdego rodzaju dinozaura po prostu dostaję jakiś achievement, czy dopisuje mi się do mojego jakiegoś spisu dinozaurów, wiecie o co chodzi. To by wtedy było fajne, nie? Bo by mnie jakoś zachęcało do dalszych poszukiwań. Chyba staminy nie mam. No tu nie wejdę chyba, nie? Pokédex, Dinodex, dokładnie, Dinodex. O matko! To jest jak w Król Lwie. Albo noc w ogóle. Król Lew, widzisz to? Ten ciemny las? Tam jest zło. I księżyc teraz wstaje. No dobra, no. Tyle w tym temacie. No, uważam na dildozaura, bo to jest bardzo niebezpieczny dildozaur. Księżyc teraz będzie oświecać. Blask księżyca oświetla zarówno niewinnych, jak i złoczyńców. Pozdro dla kumatych. O! Coś tam jest! O! Coś to... Co?! Nie! Nie strzelaj! A! Jestem człowiekiem! Jestem człowiekiem! Nie! Głupi głupku! Kim ty jesteś? Chodź tu! No nie mogę cię bić! O, dobrze, dobrze! Porobiłem go! Cicho, pistolet! Gdzie jest pistolet? Jest pistolet, dobra. Pistolet go! Mam pistolet! Kim ty jesteś? Nie wiem, czy użyć tej apteczki, czy nie trzeba. Bioskaner! Co, energii nie mam? O fuck, chyba już nie ma energii. To jak tego użyć? Tu mamy. Co to jest? To jest wyrzuć? Kurwa, chyba właśnie rozwaliłem to. No bo to jest tak nieopisane, że nie wiadomo. To do ręki weź. Nie. Dobra. Tu mamy energię. I ona nam schodzi, jak używamy tego. Zreloadowałem. Ale broń jest na co? Broń jest na... A, i w tej broni jest mało energii. Co jest? Kto tam jest? Halo? O ty kurde, chodź tu, powalczymy. To jak się kurde robi. Widzisz? Wariacie? Zabił człowieka! On go upolował. To musi tutaj gdzieś być ten.
To musi tutaj gdzieś być pistolet jego. No ale niestety nie widać. Co to? Łooo! Tyranosaurus! Nie! O kurwa! Nie! Pistolet się zepsuł! Pistolet się zepsuł! Dobra, pograne!